Dobry, proszę państwa, właśnie poszła fama i wiadomość, że Mariusz, jego dziadek, jego matka była w SB. Jego też dziadek był, z innej strony był SS-manem. Co o tym to świadczy, że MPXD to jest wszystko, to są SB-cy i naziści. Tak naprawdę Mariusz powiedział mi, że on to prowokuje, że on prowokuje. Każdy policjant, bo policja, to są milicjanci, prawdziwa policja była za aborcją. Macie rodowód aborcyjny. Była Żydami, masonami. Macie być delegalizowani też. A wiecie dlaczego? Dlatego, że policja to są milicjanci. Byli zawsze za aborcją. Oni nie są. Oni lewaków nie szukają. Nie szukają tylko prawicowych ludzi. Ja jestem za tym, żeby zdelegalizować policję. Bo oni mają rodowód aborcyjny. Każdy policjant jest za aborcją. Oni promują lewicę, dlatego że mają lewactwo, dlatego że mają rodowód lewacki. To już można zobaczyć ich mędrycę. Nazwiska, imiona. Aresztować ich trzeba. Tak jak Mariusz pamięta, oni też mają swoje rodowody lewackie. Mariusz pamięta, zawsze wyzywał, zawsze ten. On ma rodowód lewicowy. Tak jak każdy policjant. Przecież to jest prawda, historia mówi, że policja była za aborcją. Przecież aborcjoniści wymyślili policję. Nic by się nie stało, jakby oni nie pracowali, ich rodziny i tak dalej. Dlaczego? Dlatego, że policja to są lewaki. Oni są proaborcyjni, prożydowscy. Oni zawsze ten. Mówię o mundurowym mordowym. Ci, którzy noszą mundury. Przecież to jest prawda. Przecież oni nie wywodzą się z gałęzi chrześcijaństwa. Tak jak Mariusz ma esbecko-nazistowski rodowód. Można sobie zobaczyć, kto wymyślił policję. I taki oni mają rodowód. No przykro mi, panowie milicjanci. Taka jest prawda. To was nie zaszokuje. Będzie to uważane, wy prześladujecie politycznie, bo lewaków. Nie szukacie żadnych pedofili. Nie szukacie żadnych kryminalistów i morderców. Dlatego to jest dziki zachód. Dlatego wy powinniście zostać wszyscy aresztowani. Postawieni przed trybunał. Mam prawo mieć swoje poglądy. Policja to jest lewactwo i lewactwem była, jest i będzie.